Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Małopolsce. Jadąc drogą z Bukowiny Tatrzańskiej na Łysą Polanę, trafiamy do wyjątkowej bacówki. Rządzi w niej Janina Rzepka. Jest pierwszą w Polsce kobietą, która została certyfikowanym bacą. Na początku niektórzy górale z Podhala mówili: świat się kończy, ale w przypadku tej góralki skończył się na podboju serc turystów i byciu żywą wizytówką regionu. Sława emancypantki z małej wsi Brzegi sięgnęła nawet do Japonii, a ona, jak gdyby nigdy nic, po prostu robi swoje. Zgodziła się z nami porozmawiać, ale szybko i krótko, bo pracy ciągle ma za dużo jak na to, że doba ma tylko 24 godziny. Góralski świat stanął na głowie, kiedy została pani bacą. Skąd ta decyzja? Oj, to był taki ciężki temat, To był temat opracowany tam z moim mężem, oczywiście, no bo on zachorował, no i wiadomo, że tam były takie różne kontrowersje, że ten ja po prostu się wahała, czy iść na ten górs, czy nie iść, ale Kazek Furczoń, wiadomo, wszyscy go znają. Godę mi tak, no coś ty głupiego, no nad czym się będziesz zastanawiać, Godo, przecież siedzisz całe życie na bacówce, wszyscy cię znają, wszyscy Godo klienci, Godo, my przecież wszyscy bacowie wiemy, że siedzi stamogi, robi z te oscypki, ścisko z te sery, pucy z Godo, to co byś miała nie iść, no nie? No i tak wysłudze, po prostu z dnia na dzień to była taka decyzja, że ten właśnie, że mąż nie dał rady, no to ja się spakowała i pojechała na kurs. I jak to było na tym pierwszym kursie bacowskim? Wszyscy myśleli, że oj, no taki wolny suchar z Mazokrzusła za męża, nie? Dopiero w trzecim dniu się okazało, że już tam, jak znalazł, nie podpisywać te papiery wszystkie te, no to się okazało, że jest jedyna baba, oczywiście, która będzie tam zdawać te egzaminy i to wszystko, no i to był szok. Nasze chłopy tu wiedziały, no nie tam Kazek, Krzysiek, wszyscy ci, co robili kurs ze mną, no to z naszego tutok, z naszego rejonu, no to wiedzieli właśnie, że jo jest baba i że jo będę tam mógł się uczyć i będę zdawać na tego bacę, nie? Gorszy szok był dla tych, co byli tam właśnie z tego, od Nowego Sącza, tam z Limanowej było paru takich właśnie z tych, co robili z nami ten kurs, no to dla nich to był szok, nie? Jest pani jedyną w Polsce bacą czynnie uprawiającą swój zawód. Tak, tak, do tej pory tak. Po mnie robiła jeszcze właśnie jedna pani tam od, zdaje się, z Limanowej, czy tam gdzieś od Nowego Sącza robiła jeszcze kurs, ale ona po prostu na Małowce i nie zajmuje się bacówką, po prostu nie prowadzi wypasu i takiego tradycyjnego tego, no nie jak ja tutaj właśnie u siebie, także jestem jedyną. A zawsze myślała pani o tym, że mogłaby pani zostać bacą? To znaczy się nigdy nie myślała, bo tak naprawdę to ja była cała co z bacą, bo ja siedziałam od początku na bacówce i zawsze tam mój mąż był zawsze gdzieś w terenie, to grabiał, to przy krowach, to przy tym, a ja siedziałam non stop na tym szałasie, tak że wszyscy wiedzieli, że Janka rządzi na szałasie od początku, tak że ja się cała co z tą bacą. Takie było pani przeznaczenie. Widocznie tak, tak. Czy to jest ciężka praca, bo mówiła mi pani, że bardzo pani wcześnie wstaje, późno chodzi spać? To znaczy się w tym momencie to już jest tak troszeczkę lżej, bo wiadomo, są już dzieci większe, już pomagają, już jest troszeczkę tej nacji zorganizowane. I przede wszystkim odpuścili my sobie bydło, no nie, ale pierwsze początki, jak my właśnie zaczynali tą bacówkę, jak się zaczynało to wszystko tak rozwijać i tym, to my mieli luzu bydła, mieliśmy byków, tego wszystkiego, dzieci były małe, więc one jeszcze wymagają opieki, to my naprawdę wstawali wcześniej, ja spała normalnie przy łowcach, naganiała rano i przede wszystkim my wtedy to my mieli dużo łowiec, my mieli nawet 400-500 sztuk, było nawet i 700 sztuk, więc wiadomo, tych chłopów było więcej do pomocy, ale i ja miała więcej obowiązków, bo oprócz bacówki ja mam jeszcze też pensjonat, no nie, gdzie wynajmujemy gościom, więc trzeba te obowiązki podzielić. Sporo pani wyjeżdża, promuje pani Podhale, sery. To znaczy się, jak tylko mam możliwość, oczywiście to tak, staram się jechać, nawet na siłę, nawet jak nie rozmitam się coś tutaj właśnie koliduje z tymi moimi robotami, ale często właśnie tam z Urzędem Marszałkowskim wyjeżdżam z Krakowa i do Szwecji, i do Poznania i tu, w zeszłym roku będziemy na targach właśnie, to jest nas zaprosili, to jest właśnie pojechała, to znaczy nie tak, że lubimy to robić, po prostu lubimy się prezentować po tym, pokazywać jak najlepszej strony. Patrząc na panią, to właściwie można powiedzieć, że kobiety są stworzone do bycia bacą. No, bo w moim przypadku tak, no znaczy się ja w ogóle jestem takim człowiekiem, w ogóle takim pogodnym i tak mam taki łatwy kontakt właśnie z ludźmi i ten przez to mnie strasznie ludzie lubią właśnie ze pogodą, z każdym, no nie wiadomo, nieraz się trafi taki klient, co jest taki ponury, nie wiadomo jak się odezwać do niego, ale ja zawsze tam podchodzę z uśmiechem, zawsze, choćby mnie tam cokolwiek bolało czy coś, to ja zawsze się śmieję, zawsze jest taka wesoła, nie? I nieraz przychodzą właśnie klienci i mówią tak, jak to pani robi, że pani jest zawsze uśmiechnięta? Bo ja godam do klientów, godam, ja cały dzień się śmieję, godam przy ludziach się śmieję, a płaczę w domu, nie? No i... Ale też koledzy mi mówili o pani, że pani trzęsie góralami, że pani słuchają. To znaczy się, no to słucha, to słucha, no muszą trochę słuchać, wiadomo, że ten, wiadomo, no tak, przez u nas też jest, jakby nie było, no, to szacunek do kobiet, no nie, to zdanie na sesie troszeczkę licy, znaczy troszeczkę, tym bardziej teraz się licy, no nie, jak już kobiety mają takie różne władze tam, nie, i ten, no to wiadomo, że ten, ale no ja też jak się wkurzę, no to też wiadomo, co muszę nierostami pokrzyczeć i łopierdzielić tam z góry na dół, chociaż staram się być takim zawsze człowiekiem stonowanym i takim raczej niewybuchowym, ale jak mnie co dokurzy, to po prostu też umiem postawić na swoim.
Żegnamy przedsiębiorczą góralkę i ruszamy w dalszą drogę. Szlakiem smaków trafiamy do Wielkopolski, a konkretnie do Śmiłowa. To właśnie tu, w gospodarstwie państwa Just, z pasją są tłoczone oleje, w tym olej rydzowy tradycyjny. Ten produkt został wpisany do unijnego rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Do jego produkcji wykorzystywana jest roślina o nazwie lnianka siewna, ludowo określana jako rydz, w nawiązaniu do jej barwy przypominającej pospolitego grzyba – rydza. Historia oleju rydzowego jest bardzo długa. Jak długo państwo go wytwarzacie? Tutaj właśnie, gdzie jesteśmy, wytwarzamy go już teraz od 4 pokoleń. Dlatego, że to już mój syn właściwie niedługo prawdopodobnie przejmie. A sam olej rydzowy jest znany w Polsce, na ziemiach polskich, od 3000 lat. Bo ślady nasion lnianki, bo rydz to jest właśnie lnianka, roślina oleista najstarsza w Polsce, znaleziono w Biskupinie. Na czym polega tajemnica smaku oleju rydzowego? Olej rydzowy ma bardzo specyficzny smak, tłoczony oczywiście na zimno, czyli zachowane te wszystkie wartości. I ten smak jest tak troszeczkę cebulowo-słony i bardzo dobry. I można go spożywać praktycznie do wszystkich potraw, ale na zimno. Produkcja oleju rydzowego wygląda niesamowicie. To jest taka trochę podróż w czasie, jak się na to patrzy, bo te maszyny są takie wyjątkowe. Tak, maszyna pochodzi z miasta Łodzi i ona ma 120 lat. I ciągle pracuje, ciągle robi wyborny olej i paradoksalnie produkcja na tej maszynie tego oleju, ten olej jest smaczniejszy niż produkowany na nowoczesnych maszynach. Produkt został wpisany do unijnego rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności. To oznacza, że ten znak, to jest znak znany oczywiście w całej Unii, oznacza to, że produkt jest produkowany według starej receptury, oczywiście bez żadnych dodatków. To jest czysty olej z nasion lnianki. Zauważacie państwo, że konsumenci coraz większą uwagę przykładają do tego typu znaków? Tak. Wie pani co, jeżeli klient ma do wyboru na przykład taki produkt lub też lniankę bez tego znaku, myślę, że wybierze z tym znakiem, bo to ten znak gwarantuje perfekcyjną jakość przede wszystkim i oryginalność tego produktu. Ruszamy w drogę, by poznać kolejne wielkopolskie specjały. Trafiamy do zakładu, gdzie powstaje kiełbasa biała parzona wielkopolska, posiadająca certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Dominuje w niej smak zaparzonego mięsa wieprzowego z lekkim aromatem czosnku i pieprzu. Wyraźnie wyczuwalna jest również nuta majeranku. No właśnie tutaj w zakładzie w Czarnkowie powstaje kiełbasa biała parzona wielkopolska. Na czym polega jej wyjątkowość? Jej wyjątkowość polega na tym, że jest ona produkowana z specjalnie wybranych surowców. Mięso do jej produkcji musi leżakować 72 godziny i ważne są też naturalne przyprawy, które nadają jej smak i aromat. Kiełbasy parzone były znane na ziemiach polskich co najmniej od XIX wieku. Stosowano różne receptury, które do dzisiaj można znaleźć w narodowych książkach kucharskich. Wyjątkowość kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej polega również na tym, że jest produkowana ze świeżego, schłodzonego, niepeklowanego mięsa w 70% pochodzącego z szynki. Dobre mięso to gwarancja sukcesu. Jest pan jednym z rolników, dzięki któremu powstaje kiełbasa wielkopolska biała parzona. Jak wygląda ta droga od pola do stołu? Co jest najważniejsze? Połączenie od pola do stołu to zależy tak naprawdę od rolnika. Jest to wyprodukowanie paszy na własnym polu, wyprodukowanie zbóż, wyprodukowanie białka w postaci bobików, łubinów, roślin wysokostrączkowych i przetworzenie jego w paszę i skarmienie zwierzęta. Po mięsnych smakołykach czas na sery. Odwiedziliśmy miejsce, gdzie powstaje wielkopolski ser smażony, który również posiada certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Charakterystyczny smak i zapach wielkopolskiemu serowi smażonemu nadaje zgliwiały twaróg. Niezmiernie ważne jest używanie do jego produkcji świeżych surowców, mleka oraz produkowanego z niego masła i twarogu. Jakość surowca ma ogromny wpływ na jakość wyrobów, jakie produkujemy, więc skupujemy mleko od rolników jak najwyższej jakości. Jakość odgrywa ważną rolę
nie powiem, że najważniejszą rolę w produkcji wyrobów z mleka. Proces produkcji sera smażonego zaczyna się u rolnika. Skupujemy mleko wysokiej jakości, to mleko przywożone jest do zakładu, to mleko jest poddawane obróbce, czyli pasteryzacji, jest nastawiane mleko do kotła, zaszczepiane szczepem kultury bakterii fermentacji mlekowej i to mleko poddawane jest ukwaszeniu. Produkujemy z tego tak zwany twaróg, który następnie poddajemy rozkruszaniu, mieleniu i potem najważniejszy etap to jest gliwienie tego twarogu. Ten proces jest długotrwały, bo on trwa 3 dni. Wszystko, co jest tworzone z sercem i z pasją, musi smakować. Nie ma innego wyjścia. Opuszczamy Wielkopolskę i trafiamy na Podlasie. Jak się okazało podczas lustracji starych sadów, to rejon bardzo rzadkich i cennych odmian drzew owocowych, takich jak książę Albrecht Pruski, Reneta Szampańska czy Rother Bellefleur. Zostały one otoczone szczególną opieką przez Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Ekorolników, by nie stracić bezpowrotnie wyjątkowego materiału, często występującego w formie pojedynczych drzew i by chronić biebrzańską bioróżnorodność. Odwiedzamy ogród Krystyny Kurne, gdzie jest sporo niespotykanych w sklepach jabłek. W Pani ogrodzie, w Pani sadzie można spotkać stare odmiany jabłoni. Jakie tutaj są jabłka? Bardzo różne. Nie wszystkie nazwy pamiętam w tej chwili. Wiem, że jest bardzo dużo antonówek, ale takich specjalnych z rumieńcem. Żółciutkie z różowym rumieńcem. Są papierówki oczywiście. Jest ananasówka. Ta to chyba jest Kaiser Józef. I te, pod którymi tutaj stoimy, to jest bardzo ciekawa odmiana papierówki. I spróbowała Pani przesłodkie. Tak, przesłodkie i pachną. I smaku gruszkowy mają. Zapach dzieciństwa. Tak, tak, takie. Tam jest jeszcze jedna jabłoń, bardzo zimowa. W każdym razie, by one tu były od bardzo dawna, specjaliści ze SGGW ocenili wiek większości tych jabłoni na ponad 80 lat. To są odmiany prawdopodobnie jeszcze przed wojną sprowadzane gdzieś z Grodna, tam bardziej ze wschodu, ponieważ te jabłuszka, bo tu są dwie jabłonie takie, te jabłuszka mówili, że widzieli gdzieś w głębi Rosji, a w Polsce to nie za bardzo. Ma Pani wielu gości, wiele osób smakuje u Pani różnych jabłek. Co oni mówią? Przypominają sobie smak dzieciństwa? Są zachwyceni? Większość tak. Poza tym dziwią się, że to są tak dawne odmiany, a w zasadzie nic tu nie jest robione, poza tym, że mąż je przycina. Bo gałęzie się łamią czasami, naprawdę duże gałęzie nam się potrafią połamać, więc żeby się nie obłamywały i żeby było widno w koronach, to i w zasadzie poza małymi wyjątkami, na przykład ta jabłonka zawsze jest chora, nie wiem dlaczego. Zawsze jest kilka jabłek chorych, ale reszta zdrowa. Ale mówi się, że jak robaczek, to i smaczek. Bardzo stare odmiany, pyszne. Ludzie się rzucają na to, zwłaszcza z miasta, ach, takich odmian to już teraz nigdzie w handlu nie znajdziesz. A te, które Pani ma, na przykład można suszyć i one są tak słodkie jak cukierki. Kiedyś dawano dzieciom zamiast cukierków takie słodycze, które były zdrowe. Państwo staraliście się, żeby tutaj cały ogród, sad, żebyście Państwo byli samowystarczalni? Mówiąc między nami, chciałam mieć jak najwięcej. Najwięcej możliwości z jabłka, suszę, oczywiście robię tam jakieś soki i tak dalej. Czasami robię cydr, jak mam siłę i ochotę. Mamy własne warzywa, mamy inne owoce, porzeczki. Miałam w zeszłym roku jarzębino, grusze, owoce. Ale całkowita samowystarczalność, moim zdaniem, dla dwóch osób jest niemożliwa. Trudna do wykonania. Tak, bardzo trudna. Chyba, żeby się chciało jeść bardzo skromnie i mało urozmaicone. My na przykład, mąż ma swoje gusta, chce tam jakieś bardziej po francusku. Czasami człowiek chce cytryny do herbaty czy do sałaty, oliwę, chleb. No tego nie uprawiamy. Nie uprawiamy zboża, nie uprawiamy oliwek. Także to trzeba. Ja sądzę, że wystarczalność jest możliwa, kiedy jest większa grupa ludzi. Albo kilka gospodarstw. Tak z moich wyliczeń wynika, że przynajmniej 3. W których każdy robi co innego i wtedy można o tym mówić. Można by przeżyć. Gdyby nagle zamknięto sklepy, tego my byśmy przeżyli, bez problemu. Ale my lubimy wygodę, nie przesadzajmy. Kupuję mąkę ekologiczną.
kupuje grykę ekologiczną, ale kupuje. Już na sam koniec ma Pani tak piękny ogród, piękne sielskie miejsce. Czy wyobraża sobie Pani życie w innym miejscu jak tutaj? Na razie nie, ale ponieważ no, miałam dosyć poważny wypadek ostatnio i mam trudności z poruszaniem się, to zaczynam sobie wyobrażać, że na przykład ktoś by przejął władanie nad tym. A co jest tutaj najpiękniejsze? Czy to cykanie świerszczy, czy ten zapach, czy ta cisza, która jest muzyką? Ja nigdy nie lubiłam wybierania, nie? Zawsze co? To jest najpiękniejsze, na co w tej chwili patrzę i to jest najpiękniejsze, co w tej chwili przeżywam. A tutaj jest tyle pięknych rzeczy. Wie Pani, jakie to jest cudowne się położyć i na przykład patrzeć na obłoki, czy usiąść tak się odchylić. Jak one różnie czasami płyną, jak widzieć to, co się posadziło, że już są takie ogromne drzewa, niektóre jeść swoje własne. Dzisiaj zjedliśmy obiad całkowicie z własnego ogrodu, tylko masło było kupione. Świeża fasolka szparagowa, omlet z ziołami, no to zupełnie inaczej smakuje. I wszyscy, którzy to próbowali u mnie, mówią, słuchaj, ja nigdy tego warzywa nie jadłem, u ciebie zupełnie inny smak ma. Więc ja na razie sobie nie wyobrażam gdzie indziej życia. Mogłabym wyobrazić, że nie ma tu komarów. O, to tak. Stare odmiany drzew są bardziej odporne na choroby. Wytrzymałe na mrozy i dają więcej owoców. Nie muszą być wielokrotnie opryskiwane środkami chemicznymi. Spożywanie przez człowieka owoców ze starych odmian drzew jest korzystne dla zdrowia, szczególnie dla dzieci, osób starszych, alergików, ponieważ zawierają mniej pozostałości po środkach ochrony roślin. Starsze odmiany można również przechowywać przez dłuższy czas. Dlaczego warto mieć takie stare odmiany u siebie w ogrodzie? Stare odmiany drzew owocowych można uprawiać bez oprysków, bez ingerencji środkami chemicznymi w roślinę. I przede wszystkim myślę, że te stare odmiany dają takie owoce, które inaczej pachną i inaczej smakują. No, siłą rzeczy, no takie wspomnienie, każdy jakieś tam wspomnienia z dzieciństwa ma, no, w zależności od tego, ile lat ma oczywiście, ale starsze pokolenie pamięta innych odmian nie było, tylko były stare, tradycyjne odmiany, które przetrwały w naszym klimacie przez długi okres czasu. No i obecne odmiany wymagają niestety, to są odmiany intensywne, szybko rosnące i wymagają ingerencji człowieka. Jakie odmiany Państwo przywracacie do życia z tych starych odmian? My jako Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Rolników ocalamy stare odmiany drzew owocowych występujące na terenie 12 gmin nadbiebrzańskich zrzeszonych w lokalną grupę działania LGD. I na tym terenie, ponieważ teren historycznie i kulturowo jest bardzo ciekawy z tego względu, że tutaj przechodziły przeróżne wydarzenia historyczne, przemieszczały się wojska z różnych krajów w różnych okresach historycznych i wraz z tymi wojskami, nowymi osadnikami zostały przywiezione odmiany z różnych regionów Europy, jak też z Rosji, nawet z dalekiej Syberii. Jakieś przykłady? Mamy zinwentaryzowanych w tej chwili ponad 40 odmian, starych odmian jabłoni, około 10 grusz, no i tam śliwki w mniejszych ilościach. No, te odmiany to są takie, które wiele z tych odmian nie występuje w ogóle na innych terenach Polski. Dlatego jest to tak cenne, żeby jak najszybciej je uratować. Dzieje jabłoni domowej sięgają czasów bardzo odległych. Już w okresie neolitu zbierano owoce na pokarm i susz. Najstarsze jabłka znaleziono nad Neckarem w Niemczech, w neolitycznych osadach ceramiki wstęgowej, liczących ponad 5000 lat. Były to owoce o zaledwie około 15 mm średnicy. Na terenie dzisiejszej Polski resztki jabłek znaleziono w Biskupinie. Można stwierdzić, że uprawę i hodowlę jabłek w Polsce już na stałe rozpoczęto w okresie wczesnopiastowskim.
Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Ojej. No ten, to jest po prostu skradł moje serce. Nie, to też nie ten. To nie ten? To połowa, to dziewczyna. Jeszcze raz. Jeszcze raz? A to tak? Ja w tamtą stronę muszę iść. Ojejo, tak, za łóżkiem, za łóskiem. Ty się też przytulasz?